Cześć mi przyjacielu, jak tam piecyk? Hulańce, swawole. No. Przejesz, bo przejesz, ale ciepły jest tu. No człowieku, no Zbyszek, tego nam trzeba było, nie? No. Co? Właśnie wczoraj był, nie? Ale widzisz, Zbysiu, co ci powiedziałem? Że ten piec to będzie szczał w dziesiątę, nie? Oczywiście. Godzinę temu rozpaliłem, nie? Tu jest godzinę temu rozpalone, nie? No. Jest cieplej niż myśmy 8 godzin hajcowali na tym live'ie, nie? No i Achim wczoraj jeszcze przyniósł węgiel, nie? Mirek ma telefon? Zadzwonić do niego. Zadzwoń do niego, niech przyjdzie. No właśnie, czemu nie ma Mirka? Co? Czemu nie ma Mirka jeszcze? No miał być. Się dowiedział, że będziemy się kąpać, wiesz? Może. Może ma wodowcem. Chyba ja nie wiem, jak tylko powiesz o kąpieli, to już wszyscy uciekają. Jak kuźwa. Ma telefon Mirek, tak? To mi od niego podasz numer, bo ja jako od Mirka jeszcze nie mam. No. Widzisz, jaki piękny ten jest. Piękny. Garnek też się sprawuje, widzę. Mirek, no dawaj tutaj. Darek przyszedł. I tutaj palimy, bo będziemy się myć. Zapytaj się Mirka, czy co? On teraz stanął. No to niech się ubiera i przyjdzie. No to się ubiera i przyłaś. Bo polimy w piecu, wiesz? Coś czuję, że kuźwa Mirek... Zwątpi, nie przyjdzie. Coś ta woda chyba odstra... To jest największy garnek, Zbysiu? Tak, no. Taki największy. Dobra. Kurczę, o tutaj śpią tyś. Ja pierdzielę. Michael, dobrze, że tyś już kurwa wylos na swoje. Teraz mogę się no pozazdrościć, co znaczy siebie, nie tyś, albo coś, no ale i onym współczuć. Nie, no powiedz co, Michael. A teraz zima. No, wszystko zamurowane, w leź nie idzie nikać, do sienią widzisz. Ja tam do piwnicy, ale to no ale co tam w piwnicy, ja tam... Dopiero piwnicy. Ja tam się wdupcę do piwnicy, to oni nie wylezą. No widzisz, tu jakiś ktoś śpi, gościu. Nie wiadomo, czy tu starsze osoby, czy coś. Ja ci ich pokażę. One tym wozieckiem jeżdżą po łagiewnika. A, i te puszki zbierają. Ja, czyszą, no ale one są w porządku, wiesz. No ale wiesz, idzie im przynajmniej kołdry sam wymienić, jakieś róby dać, te jak to się mówi, pierzyny, żeby nie zmarzli, no bo ja już nie mam kaj ulokować, nie mam. Tam kaj to już jest, Ola, ten, nie, Seba. No to jest za dużo, no, nie to nie, no kaj to coś. Jakby była jakoś noce gówna, no to wiadomo, no ale my nie mamy nic. Widzisz, jakie tu są, no, wszystko posrywane. Jedynie możemy no im ubrania przynieść, no łachy kurde, żeby się oblekli i ten. I jakieś ciepłe koce i to, kołdry, nie? Michael, przyjademy na wieczór zobaczyć. No. Teraz jedziemy do swojej roboty, a potem przyjademy do obcówki zobaczyć, wiesz? Bo szkoda, przynajmniej żeby dwie, trzy kołdry dać im, żeby się mogli swobodnie przykryć, nie? No. 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 Szkoda i też i tego domu tu, kurde. Taki fajny dom. Trzeba to zrobić, fajnie wyremontować. Dobra, Michaelek, uciekamy. Trzeba no nic, no przyjść na wieczór, kołdry przywieziemy, domy im i te. Wiesz co, materace jeszcze takie róbsze na zola, steropiany może, wiesz? A my mamy te steropiany dziesiątki, to by im fajnie grzało od spodu. No, no, dobra. No, i na dół, wiesz, Michael? Ja, no bo tu mieszkowo, nie ten Seba w tym, co. Pamiętasz, ta ruła my mu tu wykuli. A to nie, to. No, nie było ciebie. Ty jeszcze Seba w transie, no ale. To tu Seba mieszkał, ten paragon, albo jak mu tam godasz. No. Dobra, idziemy, Michael. Zrobimy to, co zrobimy, potem sam przyjademy na wieczór, im to zrobić. Zbysiu nam zrobił herbatkę z cytrynką. Dziękuję ci, Zbysiu, bardzo. Nie ma za co. Herbatka z cytrynką jest, także rozpalamy tutaj na mycie. Chciałbym, żeby Mirek też się umył, nie? No bo Zbysiu nie był na kąpaniu. Faktycznie oglądają to ludzie, wiesz, którzy potrzebują chyba tego w jakimś stopniu. No Kasia, ale wiesz, ja powiem ci coś takiego. Nagrywanie to jest nic przyjemnego ogólnie. Mm-hmm. Sama wiesz, nie? Jak jesteś ostatnio za nią z nami, jak nagrywamy filmy, no to nie jest to fajne, łatwe z tą kamerą ludziom się między życie wcinać, nie? Ja bym też do Zbysia teraz przy tą herbatce, co Zbysiu zrobił nam, wolałbym sobie tak posiedzieć normalnie, nie?
Tylko problem jest polega na tym, że żeby pomóc realnie ludziom, bo myśmy pierwszy rok nie nagrywali nic. Było ciężko, nie? Jest bardzo ciężko. No wiesz co, no to z własnego budżetu wszystko robisz. Jak myśmy robili, czy chcesz zrobić, wiesz, taka wigilia, jak chcesz zrobić wigilię i tak na bogato jak my, to, czyli tam każdemu dać wyprawkę, przychodzą jeszcze mieszkańcy tutaj z dzielnicy. Zbysiu byłeś, nie? Duża wigilia, dużo dań. No byliśmy w zeszłym roku, nie? U Achima tam. No to ja to tam z Achimem organizowałem. To już była nasza druga wigilia. No to wiesz, tam jeszcze prezydent też raz przyjechał. No to wiesz, to jest koszt organizacji kilka tysięcy. To taki. I powiem ci teraz, co chcę zrobić, weź z własnej kasy wyciągaj, nie? To ile idzie? Albo na przykład jak Zbysiu miał mieszkanie zadłużone. No przecież, żeby nam ludzie nie pomogli, No to nie dasz rady, wiesz, 12 tysięcy, wiesz, wyciągnąć tu, i dać, no. Każdemu, wiesz, Stasiowi na fotowoltaikę, temu na zęby Michaelowi. Michaelowi wczoraj przecież byłem płacić dużo tysięcy. 7,5 tysiąca, gadam. Za ząbki. No to co, no to wiesz, Zbychowi za mieszkanie, wigilię, no to z własnej kasy. Do tego dzienne pomaganie, dzienne, wiesz co, Achimowi trzeba na to, na tamto. To bez ludzi to jest bez szans. Albo jak nie nagrywasz filmów, możesz działać, ale to będziesz działać tylko tak... Parą osobą. No, nie wiem, no to takie nagrywanie, wiesz, jak tam chodzą w tej, na tych innych kanałach, że kamerę dasz pod ryj i dasz mu 10-20 zł, żeby ci coś powiedział, ale to nie jest pomaganie w ogóle, to jest tylko nagrywanie, nie? Jak chcesz realnie pomóc, no to bez nagrywania to jest ciężko. Naprawdę jest ciężko. A jak nagrywasz filmy, no to ci ludzie, wiesz, jednak cię znają. Utożsamiają się troszkę z nami, z bohaterami, jako rodzina jesteśmy i wtedy też wspierają, jeśli potrzeba, nie? Najlepsza jest fundacja, o, do założenia. No. Fundacja jest najlepszym rozwiązaniem, nie? Hmm. Możesz to odliczać od podatku, jakieś tam, wiesz, procenty, nie? No, bo są ulgi, nie? No. Ale weź tu no i gdzie ten Rewir jest? Zbysiu, byłeś na Rewirze? A po co? Znaczy się byłem, kiedy byłem? W sobotę byłem. No byłem w sobotę, no przed Darek się pytał, nie? Zamieniamy się, ty zapieprzasz do mnie do roboty, ja to zostaję. Ja zajmę twoje miejsce. Na dwa dni. No byłem w sobotę na rejonie. Ale teraz powiem ci, wbrew pozorom, Zbyszek, to dałeś dobrą odpowiedź. Bardzo dobrą. Bo po co? No ale jak tak zagłębić się w tą odpowiedź, to ona kurwa jest idealna. No bo po co? Lodówka pełna, cygarety są, napalone jest, to wszystko jest. No to kurwa, po co mam iść na rejony, nie? Nie, no byłem w sobotę. Ale wiesz o co chodzi, że... Ty, ja się mogę śmiać z tego? Co? Co? Jedzie coś z tego w ogóle? No jemy powoli, no. I bardzo powoli. Za szybko zapełniacie to. No jemy powoli, no. I rzeczy, ale tak zagłębiałem się też w odpowiedź, bo po co jest trafną odpowiedzią. Bo po co? Ale niespodziewaną. Tylko Zbyszek, no, chodzi o to. Ja już palicho, bo to ty jesteś, ty, wiesz, ogólnie to ty jesteś osobą niepełnosprawną i chorą i gówno komu co do tego powinieneś siedzieć i odpoczywać, nie? Jako osoba niepełnosprawna, ja tam... Tylko, że ty będziesz coraz bardziej chorował, jak mówisz. I to jest takie, żeby u ciebie wyrobić troszkę takiego obowiązku, wiesz o co chodzi, żeby się przejść na rejony. To nawet nie chodzi o to, ile zarobisz. Tylko o to chodzi, żebyś ty był ciągle w ruchu. Żebyś ty nie zastygł, wiesz o co chodzi. No ja wiem, no. A co wiesz? No byłem w sobotę, jutro pójdę, no bo teraz to święta, nie? No z czego wy się śmiejecie? Jutro nie, bo jutro wtorek, to po to będę szedł, bo jutro wtorek, a w środę nie bardzo, bo kto tam w środę coś wyrzuca, nie? No, może w czwartek pójdę. Nie, no, a może w piątek. Ja cię dupcę. Zbysiu. No. Idź na ten rejon, proszę cię. No bardzo. Jutro pójdę, no. W sobotę ucieszysz wiem, to butelce, pana Darka, tak. Ucieszysz panią prokurator, tak. Ucieszysz panią Anię, ucieszysz pana Achima. Andrzeja. No. Wszyscy będą zadowoleni. Patrz, jakby zaczniesz chodzić na rejony, kurwa ucieszysz cały świat tutaj, wokoło ciebie.
Bardzo ludziom radość sprawisz. No? Fajnie tak ludziom radość sprawiać, nie? Pewnie. To co? No pójdę i przekonałem się. I nic by się. Za prąd. A no przecież ma. Przecież dobra, tutaj, dobra, dobra. Żarówki działa. Zbysiu, tu nie przedogowuje, nie? No właśnie, chyba jest uszkodzony. Czemu? Bo wtedy nam wywaliło. Wywaliło, jak my myli, wiesz, talerze, szklanki, byle co, to woda by... Całą wylało. No bo tu może to odleciało. No, ale lepiej w tym, tam jest większa micha taka. Czemu? Nie, to będzie dobre, tylko mam ten korek, bo mi kolega mówił właśnie, no, żeby uważać na ten korek, bo on wywala czasami. No tu dzieci, wiesz? Panią bym prosił, że jak tu będą sceny rozbierane, o opuszczenie tego pomieszczenia. No nie ma w czym, no nie ma. Wybrany ręcznik też jest wybrany. Boski, no, nie, na razie nie obcinamy, bo są, nie? No ten chciał Mirek, żeby mu trochę, wiesz... Obciąć. No bo Achim go miał zrobić, no ale... To go zrobię. Ale nie doszło do tego, nie? Nie doszło do tak bulwersujących scen. Tak. Potem powycieramy kurze i ten. No, wyciął. Jest okej. Okay. Jeszcze poprzepłuczemy. Jeszcze wózki. Tu nie zostało nic szamponu. Jeszcze wózki. A, to jest... Zaczepło. Za ciepła? Dobra, ciepła jest, fajna. To jest troszkę... Trzeba wymieszać. Zbysiu, teraz się podnieść troszkę. Nad tą wanną, dasz radę się podnieść? Ja nie wiem, no tak... Tak się wezmę. Tutaj wodzie, wiesz, tak. No. Tu jest zimno. Nie, bo masz białe i... masz dwie miski. No. Wiesz co, ja ci może jedną zostawię trochę wody, to może tam po prostu wrócić, bo to jest szkoda wody, nie? Mhm. A to do pralki w Epcym, nie? Ale może nie wszystko, bo... Wszystko, wszystko! Nie ma, że będziesz coś nosił na dół. Wszystko, gdy się idzie do prania. Wszystko ma być świeże. I wszystko ma być nowe. Tylko mi stąd nic nie wyciąga z tej pralki. Zbyciu, wymyty. Jajeczka pachnące. Jak jest. Jak słońce. Czyściutko, elegancko. No jest dobrze i tak. Zadzwonię jeszcze raz na Mirka. No trudno, no mogliśmy go Mirka też umyć. No był taki plan, ale jak Mirek nie chce, to... Jak już włączył telefon, że się dowiedział, że będzie myty, to już jest koniec, nie? Zrobiłem mu też trochę papieru. Wszystko jest, bukrowie jest, oczy się świecą. Kurde, bo to wyłączyć z tego, zobaczyć. Nie idzie to. Nie. Dobre szatło jest. No. Mirek jak zwykle. Co robisz? Kloski na niedziela. Nie, no żartuję, kartofle, a co tam, nawet placki będzie zrobił. Placki. No, kasa u Kasi w porządku. Beatka też. Wampir Majkę, albo ten Marek też w porządku. Dobra, to ja wiem, ty pijesz kola. Cimej kola. No. Jeszcze dodali, że brakuje wam cimej, tu masz keksy. A wy macie szlugi, chłopcy. No. A, tam znikną. No, bo kurde, już to powyciągał. No, tu macie cygarety, to się podzielicie, wiesz? No. Niedziela jedziemy do mamy. No, pozdrów się mamy, no. Ona poluje mi. No, kurwa, macie. No. Dobrze mu się to już goi, Mirek. Pokój, goi ci się to już tak fajnie. No, dobrze, wszystko robię. Ja, dobre. Na rejony, wszędzie no. Już, no.
A jak tam u wóz? Oczywiście roboty się mogą robić. Ja? Ja już nie spokój, co było tutaj. To dobrze, no, to jest dobrze. A co jeszcze powiedzieć? U Mirka śpicie, ukaż się tu. Albo... Ja, no to dobrze. Przynajmniej jakoś przeklimać. Dajcie się radę, kurde, dajcie się powiedzieć. Lepiej razem jest raźni we wszystkich. Wiesz, jak przeklimować te pierdolone w zima. I zaś będzie po tym fajnie. Wiadomo, że wy się dowodzicie rady, bo kudy, jak dostanie Kasia Rinta, bo co zarobiercie do sklepu, idziecie po 2-3-4 torby, kupujecie naprzód jedzenie, nie? Ta, no woz widza przecież, nie? No, ja, najważniejsze jest to, widzę jakąś fajną lala tam jest powieszona. Tu jest babka. Ja, tu jest Kongo. No, szopka już mała stosunek. Kasia stroi, Kasia. To fajnie. Koinko by za tego człowiek. No, to dobrze. Pies już mocie widzą, to wszystko dobrze. No, widzisz, czym nie powiedział. Ujek. Wela się dali. 70 złotych za jego. No, tak lecą, no. A u niego byś stuwa do mnie. Ja. U Piponga, u Jacka, no. No, u Piponga. No. To padło z te placki, będzie stupik. Ja. To dobrze. Ujek, masz kozacki. No musiał się chłopić, bo będzie do śniegu się utopił. A to nie idzie otwierać jakoś. Nie, bo ją przez wyr ładuję. A, górą ładujesz. Dobrze, żebyście się tam przyjęli. Hajcli. Nie. No, dobra, fajnie. A gdzie mi kutką pofonu jeden z kucharz? Ja? Ja, bo z rejonu kutki będziesz, nie? No, ale ciepło tu mocie, bo to będzie. 30 stopni będzie. Jasne. A wy w kufaji łazicie. To by się przyjęło. Mirek tu w koszulce z Kasią, kurde, w kombinezurach. Tu masz takie gwiazdki. No. Dobre. Nie, bo byście na pewno przyszli niedawno. No. Ale kilometr musi jechać, nie? Ja pójdę tam do tego, do bracika, tu pozdrów go. No. Kurde, wiesz, no, wszystko jest dobrze. Ale tam dowóz po tym cebula, czosnek, nie? Wszystko przyprawił, no. No to fajnie. Dobra, to u was wszystko w porządku. Pozdrawiamy wszystkich i gitara. No, to mi się podoba. No. Robota, wry. Michael tam jest. Tu się ludzie, tu jest tam. Gdzie idzie robota? Co pracujecie, a? Robota wry. Panu Pierzina, nie Michael? Dobra. No, będziemy ciepać na auto. Także wszystko dobrze jest. Każdy coś robi. Gitara gra. Sebastian Ola. Czekaj. Zgodnie. Drugi widzu przekazuje Oli zgodnie z umową. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. A ty żeś nic nie dostał. No i on, nie? Na stracie żeś. No, na stracie żeś. Bardzo serdecznie dziękuję. Chcieliśmy podziękować osobie, która przekazała nam te pieniążki. Bardzo dziękujemy. Co ja mogę więcej powiedzieć? Nic do tego. Skąd nic to wracacie, wiąc. Powiedzcie? No my byli, z rejonu, nie? My jechali no dzisiaj wcześniej na Bozumowiec i no do Czecinie. Coś się dzisiaj sprzedali? No te puszki, całe szczęście, że on dał te puszki, nie? No tak, to by mnie nic bo nie. To by mnie nic nie mieli. Ten, co do mnie zwodził, ja? No. Ile żeście dostali? Dwa worki? Dwa worki, no. Ile tak byście są razem? No, dwa worki dostali. On będzie do ciebie dzwonił, jak będzie miał. No, jak będzie miał, to będzie dzwonić, nie? No. Ile żeście za dwa worki wzięli kasy? Za dwa worki? Ile my mieli ogólnie? 20 złotych, 23. 23 zitki, no. Ale to jeszcze co z ale to jeszcze co my je nazbierali, nie? No, dobrze wyglądacie jakoś wam. No, powiem ja coś tam. No, Akim dzisiaj rano był, nie? No. Tam mieli z Mańkiem coś tam robić, nie? Ta Buda. No miał wczoraj urodziny, Michael. Michael wczoraj miał urodziny. Z bezdomności do normalności. No. Kiedy macie urodziny? Kiedy masz Ola? Ja mam 29 marzec. A ja 25 kwietnia. To blisko jesteście, a ja jest po środku, w kwietniu 9, to my, kto jest baran? Ja jest baran. No, to my są barany, nie? To widać. To od 9 widzisz, tak jak mój tata i moja babcia, oni też 9 kwietnia oba, no. Barany. Znaczy babcia już nie żyje, nie? Ale tata 9 kwietnia, nie? A ty już jest byk, nie? Ja. No, to widać po tobie, że dziecko bo byk, tak. Jest byk, nie?
Mamy barany, nic z tym Ola nie zrobimy, no. No nie. To się baranem urodził, to już... Z baranem umrze, nie? już... no, kanarkiem jest, nie umrze. No. No, zakupy, żeście zrobili dzisiaj? No, aby to podostowali, wiesz? Aha, no, tu my sobie przywieźli cerata na stół, nie? Mhm. No, a, sobie... Olka, mam coś dla ciebie, właśnie. Przy okazji. O kurze. Tu jeszcze masz tak. Tu se zobacz, tu masz jeszcze... Ty lubisz takie rzeczy, nie? Takie bluzeczki, o, zobacz. No, to masz ciepcie. To masz takie bluzeczki, takie cwiterki, zobacz. No, takie polary. Lubisz, nie? No, ja lubię to też. No, tutaj dla Sebastiana, jak mu wieczorem wyskoczysz te... Jeho, piedziocha. Fajnie tam cię... No nie, dobra, już mniejsza z tym, co się będzie działo, ale... Tu masz fajne rzeczy, takie... No to weźmiemy to całe i się to no, to sobie to obejrzysz. Ola, tu sobie zobacz, ja nie wiem, czy to będziesz w tym chodzić. To są takie zimowe... No. No to na podziałku sobie możesz chodzić. Buciki, no ale wiesz, mi się wydaje, że jak przyjdzie mrozy, a se wsadzisz noga, to zobacz, jakie dzieci fajne, nie? No. No, to zobacz. Tu masz... Czekaj, kurtek nie. Nie wiem, czy lubisz też takie sportowe buty. Nie. Ale nie wiem, czy... Zobaczymy, czy ci popasuje. Weź to, o... Jakby ci coś nie pasowało, to zostaw to tej Beacie, co była z wampirem u was, pamiętasz? No, no, no. No, to daj jej coś tam doj, nie? Ja bym ona noga pewnie mniejsza od ciebie. Dobra. Tu też masz buciki, nie? No, dobra. To się Ola... Dobra, to się to... Zobaczymy, nie? No. To się tam zobejesz, może akurat coś ci przypasuje z tego, nie? Zobaczymy. No. No, bo ja wiem, że to wiesz, ciężko z praniem, ze wszystkim tych rzeczy potrzebujecie więcej, jak jesteście w lesie, nie? No, wiadomo, nie? No. No. Jesteś obładowani. Dobra. Tu strzeszka mi. To dobrze, nie? Od dobrobytu głowa nie boli, nie? No, to przy bytku głowa nie boli. No, zawsze lepiej mieć niż nie mieć, nie? No. Lepiej nosić jak niż się... Prosić. O. Dobra, nie zatrzymuję was, ale to chciał, żech to dzięki. Przekazać, co żech przekazał i tyle z mojej strony, no. I do, na herbata do was bych przyszedł. Dobra. Ale jak na herbata, to trzymaj Ola. Jak na herbata, mam doma, chciał do mnie herbata jeszcze. Trzymaj. Mosz owocowa dzięki. I taka. Dzięki. Pomóc wam! Nie. Dawaj, dawaj. Domy rady. Dawaj, no takie rzeczy my nosili, nie? Nie słucham. To my już nie sprzedali. To my już nie sprzedali. Kaloryster sprzedali, pizik sprzedali. No, taki babce się spolił. To ja was nie zatrzymuję, bo ciężko. Lećcie. Dobra, wpadnę dzięki. Potem na herbatkę. Trzymaj się, hej. No, na razie. No. No, pójdź, Michael. Czeko już. Patrz, jakie legowisko mu tu fajne. Podzielisz się, Kasia. No. Kasia. Hej. Podzielisz się posiłkiem. No. Co? Fajny towar mu, nie? Beno trochę. No jedz, malutka. Ale się kopcisz, nie? Ale ona ciepła. No, bo tu ci godą, ona fajnie się tu zrobi w tym onym. Takie dziury, no to musz jabłko ugryzą, po tym domu musiana, słomy. Tu ma pościelone tam, widzisz, dupą szerną obrócą. No, także tu wszystko jest dobrze, widzisz, pełno tego jest. Nie zmarzną ci godą, bo po tym... No tak, ja no, na ten. Ja. No a ona się tam zakopuje w tym, nie? W tej słomie. No, a wiesz, jakie to tu było potem po bokach ubite. Ciepłe, no i ubite. Ale ubite. No. Że jak no. tego garczka szukał, to kurczę. No i tak się ciągnął. No, mlaskos, kurde, i mlaskos. I dobra, Michael, wszystko jest, pawie są pozamykane, wszystko jest. I gadzina jest, że nic im nie będzie. Zima przeleci, rozłabo, zaraz grudzień, styczeń, luty i zaś będzie wiosna. Znowu się tam stanie. Nie! Tumek to jest Tumek, wiesz. Co to no. Dobra, idziemy.